Przecież wiadomo, że Grecy w żadnego Boga tam nie wierzyli, no ale apostoł Paweł zobaczył ten ołtarz nieznanemu Bogu poświęcony i od tego zaczął przemówienie, czyli że apostoł Paweł umiał nawiązać od czegoś zacząć, nic porozumienia. A nie na chama tak wejść do komuś do domu krakać, jak myślą katolicy, że tak robią Świadkowie Jehowy, bo niby dlaczego mieliby myśleć inaczej, skoro nie mają zielonego pojęcia. No to więc jak był film o Świadkach Jehowy, to nie poproszono żadnej aktorki, tylko Joanna Roszkowska, Ruszkowska, przyszła żona brata obwodowego, prawna w głoszeniu, pionierka wieloletnia, szła od domu do domu i naprawdę głosiła Ewangelia, za nią kamera. Nazywam się Ewa, mam 62 lata. Z wiekiem musimy się pogodzić, ale nikt nie powiedział, że mamy się godzić na bóle stawów. Dlatego sięgnęłam po Dolkit, ten żółty krem z apteki. Bóle kolan i barków? Sięgnij po Dolkit krem, który działa dokładnie w miejscu bólu. Dolkit uśmierza ból, działa przeciwzapalnie i jest delikatny dla skóry. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Dolkit krem. Ibuprofen 50 mg na gram. Wskazania. Miejscowe leczenie bólów mięśni. Leczenie bólów w przebiegu zwyrodnieniowych chorób stawów, reumatycznych schorzeń stawów obwodowych i kręgosłupa. Leczenie zmian zapalnych tkanek okołostawowych. Leczenie bolesnej sztywności barku, bólów okolicy lędźwiowej i kręgosłupa, zmian pourazowych związanych z uprawianiem sportu lub powypadkowych. Przeciwwskazania. Nadwrażliwości na ibuprofen lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nadwrażliwości na kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne. Występowanie w wywiadzie pokrzywki alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, astmy po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych NLPZ. Dolorkit farmaceutika z Niemcy. Słuchaj, jeszcze tylko 4 dni przecen na lato w Media Expert. No, widzimy się. Nie przegap okazji i kup taniej telewizor, laptop, smartfon, AGD. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Kaśka, masz gumę do rzucia? Coś powinna mieć. A co to? Dentusan? Na kaszę dla osób, które rzuciły palenie. Łatwiej rozstać się z fajkami niż z kaszlem palacza. Lekarz powiedział, żeby tego nie lekceważyć. I co, dentusan pomaga? A słyszałeś, żebym kasłała? Dentusan łagodzi kaszel, suchość w jamie ustnej i odświeża oddech. To coś dla mnie. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu. Czy może pani coś zrobić z tym psem? Wykończy mnie na nowo. To pani cały czas mnie denerwuje. Wieczne problemy. O, pani Małgosiu, niech pani jej coś powie. Po co te nerwy? Drogie panie, weźcie pozytywum. Zawarty w suplemencie diety pozytywum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Pani Małgosiu, dziękujemy za pozytywum. Cieszę się, że pomogło. Nerwy trzeba oszczędzać. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm. Tu Krzysztof Hołowczyc. Mam firmę w Play. I teraz z nową formułą Perfect Box prowadzę mój biznes perfekcyjnie. Wybierz formułę Perfect Box dla firmy. Dwie karty SIM i internet do biura za 50 zł netto miesięcznie. Oraz LG G6 z ekranem Full Vision. Już od złotówki. Szczegóły na play.pl. Play. Najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play dla firm. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne. Oto wąż była gdzie bądź to chatynka. W niej szczęście miła miłośna rodzinka. I była dzień po dzień niepora, gdy tatko czytywał swoim wsłuchiwatkom. A gdy rozwierał bajubajów księgę, wszystkie czytały tatki na potęgę. Kotko córce, trąk truszce, pies piesynką, much muszynką, pompuch pompolinką, świn świnimką. Wszystko to było szczęśliwą rodzinką. A wiecie dlaczego tak się kochały? Bo co dzień czytały. Co dzień czytały. Co dzień czytały. Cała Polska czyta dzieciom. Ogłoszenie społeczne. Kobiety sukcesu. I wracamy, proszę Państwa, do naszej rozmowy, właściwie opowieści. Ola Żwan, miejska dziewczyna z prestiżowej dzielnicy Warszawy, czyli z Żoliborza, zamieszkała pod Warszawą. Właściwie to przed chwilą nawet użyła takiego określenia, że dogląda swojego gospodarstwa, ale to nie jest takie gospodarstwo w dosłownym tego słowa znaczeniu. Pani Olu, bała się Pani mieszkać sama, tak poza Warszawą, w takim miejscu, no trochę odosobnionym, bo Mirków to dzielnica Konstancina. Taka troszkę opuszczona. Muszę przyznać, że także rzeczywiście czułam, że się boję. To może był jeden dzień, naprawdę. O, to kluczowe. Jakoś tak przyszła ta pewność i ta jakaś odwaga.
w pewnym momencie, kiedy jakby zdecydowałam się iść dalej i jakby osiągnąć jakiś cel i jakby realizować swoje marzenie w jakiś sposób, z jakimś takim zawzięciem i z uporem, ponieważ to był moment, kiedy nie było mi lekko w życiu, to był jednak trudny czas. No i powiedzmy na takim odbiciu to się wszystko odbyło. A rzeczywiście, jeżeli chodzi o lęk, o to, czy się tam bałam mieszkać, to rzeczywiście pierwszą noc, którą tam spędziłam, troszkę przypadkowo też, miałam rzeczywiście taką, że w jednym kąciku spałam i bałam się wyjść poza rejon tej przestrzeni, która byłaby widoczna przez okno. Natomiast to rzeczywiście absolutnie był jeden dzień, a właściwie jedna noc i później z każdym dniem czułam się tam pewniej i robiłam sobie też takie, jak można nazwać to, takie challenge, żeby wchodzić w ciemne obszary tej fabryki, no bo przecież sama musiałam... Sama z sobą i dla siebie, prawda? Sama z sobą też, no ale ja musiałam się też nauczyć oswoić z ciemnością tej fabryki w nocy ze względu wieczorem, ze względu na to, że mam psa i muszę z nim wychodzić na spacery. Rower potrzebuje przestrzeni. No więc tak. Właśnie, no więc no to siłą rzeczy musiałam to okiełznać. I udało się. Udało się. Tak. I absolutnie. Nie ma zamiaru pani przynajmniej na razie opuszczać tamtego terytorium. Nie, no będę tam do kiedy się będzie dało. Ducha osiągnięty. Myślę, że tak. Myślę, że tak. A w takim razie wszystko to, czym pani żyje jako artystka, to jest też wszystko widoczne w tej pani przestrzeni. Czy od początku, kiedy pani postanowiła, że będzie pani tam, zostaje pani i to jest pani miejsce na ziemi, że ta ekspresja znajdzie ujście na przykład na przeciwległej ścianie? No tak, tak. No to jest, powiedzmy, nie wiem jak to nazwać, styl? Nie, po prostu ja taka jestem chyba, że no, tak naprawdę gdziekolwiek jest. To jest pani. Tak, gdziekolwiek bo jestem. Bo to nie tylko to, o czym powiedziałam, ale to też styl, to też książki, to mnóstwo książek, przeróżne drobiazgi też zewsząd, nie tylko spoza granic też przywożone z tak, różnych no ja miejsc, tak prawda? Zawsze funkcjonowałam, no, jakby wszędzie, w każdych przestrzeniach, w których mieszkałam, w ten sposób troszkę się wyżywałam w tym swoim gnieździe. No jakby każdy buduje właśnie to swoje gniazdo z takich gałązek, jakie jakby ma, no, jakie znajdzie, jakie sprawiają, że jest mu wygodnie. Ja mam taką tendencję do tego, żeby sobie rzeczywiście tak obrazkowo przestrzeń wypełniać i rzeczywiście tak, powiedzmy, różnorodnie, kolorowo i twórczo po prostu. I to mi daje jakieś takie poczucie, że jestem u siebie i rzeczywiście, kiedy mam gości, to czuję się, że naprawdę wkraczają w moją jakąś historię i poznają mnie naprawdę. No. A czy dom to jest tak, przykład, dom to jest pani miejsce pracy, pracownia i dom to jest pani przestrzeń, życie po prostu? Jest taki podział? Tak sobie tak, to pani tak, tak, układała? Tak, tak, tak. Mam zdecydowanie taki podział przestrzeni na różne... powiedzmy rejony swojego życia, bo i mam pracę, sypialnię mam oddzielnie, mam drewutnię, gdzie rzeczywiście wszystkie tak zwane brudne prace się odbywają, mam kuchnię, w której też jakby udzielam się gastronomicznie i bardzo, bardzo ważne było dla mnie, żeby stworzyć taką przestrzeń w tym mieszkaniu, w tym mieszkaniu domu. Ja cały czas jeszcze nie wiem, no właśnie, jak to nazywać. Słyszę, tak. Różnie że bywa. Trochę mieszkanie, trochę gdzie będzie takie jakby trochę odpowiednik takiego ogniska, gdzie będą spotykać się ludzie i rozmawiać. I to jest takie miejsce u mnie, czyli gdzie... Czyli coś centralnie. Tak, tak, tak. Gdzie jest kilka kanap naokoło, wielkie fotele, żeby rzeczywiście takie centrum dowodzenia się, jak się śmieje, stworzyło. I to jest dla mnie bardzo, bardzo ważne, żeby móc tak sobie z ludźmi siedzieć w jakimś takim konkretnym, zorganizowanym mniej więcej jakimś takim kąciku, no, kącie. Czyli rozumiem, że na razie to tu i teraz pozwala w to miejsce inwestować czas i energię, no i siły twórcze. Tak, tak, tak. Czyli nie ma żadnych zagrożeń, że z tej obecnej pani przystani, od nawet się streamowało, może coś zniknąć, bo na przykład pojawi się jakiś tajemniczy deweloper albo coś. No jest tak, że właściwie wszystko się może wydarzyć w życiu i nigdy nie wiadomo, co będzie jutro. No nic nie jest na stałe. No więc właśnie, więc ja też tak staram się tam żyć,
żeby po prostu każdy dzień na 100% wykorzystywać i rzeczywiście, jeżeli mam ochotę coś tam zmienić, coś stworzyć, to rzeczywiście nie czekam, nie odkładam tego, tylko robię i to też daje mi takie poczucie, że no, wykorzystuję ten czas, który jest i też po prostu czas w moim życiu w jak najbardziej 200%. Nasycony sposób. No, jakby, ja mam taką świadomość, że ta historia nie będzie trwała wiecznie, ale ja po prostu chcę ją przeżyć jak najmocniej i jak najfajniej, jak najprzyjemniej po prostu. I pewnie jakby nie będzie łatwo się kiedyś pożegnać, ale o tym nie chcę myśleć w ogóle. Na razie nie mówmy dokładnie o tym. Jest dobrze. Teraz mówmy o tym, co jest taką wartością dodaną. Czy to jest tak, że teraz, kiedy pani jest w tym wymarzonym miejscu na ziemi, dostrzega pani coś, czego pani nie widziała w mieście? A po drugie, czy ludzie, których ma pani wokół, przyroda na wyciągnięcie ręki, sprawia taką świadomość, że pani jest częścią jakiejś ogromnej całości, czego w mieście może nie widać? Nie czuje się tak tego. Tak, jest coś takiego rzeczywiście. No to jakby taka pierwsza, tak wracając do początku tego pytania, taka pierwsza obserwacja moja, szczególnie w zimie, była taka, jak już odwiedzałam moich znajomych w mieszkaniach w Warszawie, to poczułam, że one są strasznie przegrzane. Za gorąco po prostu. Dokładnie. No a tam rzeczywiście miałam tam po prostu rzeźko, no tak powiedzmy 17 stopni, no to była taka norma. Chłodniej. Tak, po prostu mi się definicja temperatury pokojowej trochę zmieniła. Mm-hmm. No inna sprawa jest taka, że rzeczywiście już nawiązując do tego, że jestem częścią jakiejś tam większej historii, to rzeczywiście jak ja wkroczyłam tam, to z takim naprawdę, chociaż może ta pewność i to myślenie przyszło później, że ja jestem tam gościem. Jestem po pierwsze gościem tej natury, która tam jest po prostu taka obezwładniająca wręcz, bo... I taka pokora przychodzi. Absolutnie, bo ja tak jak chodzę na spacery, no to mijam bociany, czarnego bociana na przykład kiedyś spotkałam, który przelatywał obok. Mijam sarny, lisy, sowy. One są u siebie. Tak, absolutnie. No i teraz ostatnio nam się wprowadziły na teren fabryki, wprowadziły się sokoły, które obserwuję przez lornetkę, także tam się naprawdę dużo dzieje, jeżeli chodzi o faunę i florę w ogóle, więc jest świetne dla mnie. Ja odkrywam jakieś zupełnie nowe historie w swoim życiu i jakieś swoje zainteresowania nowe. No a oprócz tego stałam się częścią tej społeczności, która tam funkcjonuje, czyli ludzi, którzy tam pracują po prostu. Mhm. Nazywamy siebie sąsiadami, natomiast oni tam pracują, a ja tam mieszkam. To w jakiś sposób tak sobie to ponazywaliśmy. Wszyscy są naprawdę super serdeczni dla mnie. Ja staram się oddawać to samo. Pomagamy sobie w różnych sytuacjach. Chodzimy razem na spacery, zatrzymujemy się przy sobie na tak zwane small talki takie, powiedzmy, i gadamy o sprawach właśnie fabrycznych, remontowych. Nie piszecie do siebie? Nie piszecie? Nie, nie piszemy, bo to są takie podwórkowe, że tam powiem, sytuacje. Ale face oprócz, to face. Tak, ale oprócz tego też jakby... Nie na fejsie, a face to face. No więc właśnie. Jakby też stałam się przy okazji częścią społeczności, jaką jest w ogóle Mirków, czyli ta cała dzielnica. Jak się okazało, w pewnym momencie dosyć dużo osób zdaje sobie sprawę, że ktoś mieszka na terenie fabryki. Ja przy okazji organizowania takiej wystawy, kiedy rzeczywiście się tak trochę oddałam pracy na rzecz społeczności tej mirkowskiej, organizowałam wystawę fotografii, archiwum archiwalnych zdjęć z terenów fabryki. No to jest część takiego dużego też projektu w Konstancinie Tak. Kiedy jakby właśnie mieszkańcy Mirkowa zorganizowali coś dla siebie, żeby tak opowiedzieć o tym miejscu, oswoić troszkę może bardziej też innych ludzi z tym miejscem. Kiedy wieszałam te zdjęcia, to było na zewnątrz, akurat było wtedy jakieś referendum, dużo ludzi się kręciło, to była niedziela, ludzie wchodzili z kościoła, dużo ludzi się kręciło i słyszałam różne ich opowieści na temat fabryki. No i w pewnym momencie podeszło kilku chłopaków, taki wiek powiedzmy licealny, i oni opowiadali o tym, jak to właśnie buszowali w tych ruinach fabryki. Ja ich zagadałam na temat właśnie tego, że pewnie znają tereny fabryki jak własną kieszeń. Oni zaczęli mi opowiadać, że ich dziadkowie tam pracowali, ich ojcowie tam pracowali. Gdyby nie to, że to się wszystko porozpadało, no to oni by pewnie dalej pracowali i ich dzieci. Że mnóstwo miejsc pracy jakby poszło, no jakby nie ma ich.
I to jest cytat, a teraz na terenie tej fabryki mieszkają jacyś hipisi. Więc bardzo, bardzo mi się spodobał ten opis i tak przylgnęło to do mnie teraz w grupie hipiska, moich znajomych. Rzeczywiście jestem czasami tak nazywana. No śmieszne, to są takie bardzo śmieszne, urocze historie, bardzo takie ocieplające. Ale to takie szczere po prostu, tak. Samo życie. Także jakby podsumowując, naprawdę czuję się tam gościem i bardzo, bardzo szanuję tę przestrzeń i tych ludzi, których tam poznałam. Ale takim zaakceptowanym gościem. Tak. Szczerze, bardzo miło. Polubili panią sąsiedzi. A czy takie bycie i życie właśnie z tą inną energią daje więcej inspiracji do pracy? Bo tak, to jest chyba oczywiste, ale tak, jakiego rodzaju to jest inspiracja? Właśnie taka czerpana z natury, z takich kontaktów sąsiedzkich, ale też i z własnych też przemyśleń, bo się zmieniamy bardzo pod wpływem tego wszystkiego, co jest wokół. No więc ja, jako że zajmuję się filmem i takimi różnymi, powiedzmy, dokumentalnymi historiami, to jest absolutnie jakby mój kierunek, w którym chcę zmierzać. No więc to jest, jak się okazało, ta fabryka to już jest nie dość, że spełniła funkcję jakiejś mojej terapii. Teraz jest moim domem. To oprócz tego jest olbrzymią inspiracją do tego, żeby stworzyć coś więcej, coś, żeby pozostało po tym, czyli film. Mam taki plan, żeby po prostu się za to wziąć. Zresztą już zaczęłam czynić pewne kroki w tym kierunku i rzeczywiście przy okazji zbierania tych archiwaliów podczas tych dni Mirkowa poznałam dużo ludzi, którzy bardzo chętnie opowiadają o historii tej fabryki, bardzo chętnie opowiadają o historii tej dzielnicy w ogóle. Są bardzo otwarci, bardzo się polubiliśmy, także myślę, że ja po prostu to byłby grzech nie skorzystać z tego, żeby tę historię dalej gdzieś opowiedzieć, tym bardziej, że nie ma żadnego filmu i nie za wiele też książek jest na temat tej fabryki, a to jest piekielnie ciekawa historia, która trwa od końca XVIII wieku już, więc jakby już. To i przechodziła największe zmiany przy okazji zmian ustrojowych, politycznych, wszystko tam się zmieniało też w tej fabryce i jeżeli chodzi o architekturę, i jeżeli chodzi o w ogóle samo podejście do papieru, to też jest historia papieru, to jest ciekawe, tak. Więc jakby no to jest na wielu płaszczyznach świetna historia, która jest absolutnie inspirująca. Gdzieś tam wiąże się też z moimi zainteresowaniami plastycznymi, więc no po prostu wszystko się zgadza. To Paniolu, to proszę siadać i proszę tworzyć. Tak. Czekamy. No. I spotykamy się tutaj za chwilę, za czas jakiś i pani już nam opowie, jakie będą bardzo pomysły. Chętnie. To bardzo serdecznie zapraszam. Ola Żwan, proszę państwa, w audycji z cyklu Kobiety Sukcesu. Dzisiaj to trudno, zaraz panią zapytam o to, pani interpretację słowa sukces, ale w mojej ocenie to ogromny sukces, ogromna frajda nad sobą samą i nad taką możliwością zapanowania też nad częścią natury, na wyrwaniu tej naturze przestrzeni dla siebie, na przeskakiwaniu swoich słabości. Ja wiem, że nie jest łatwo, ja wiem, że to jest i krew, pot i łzy, takie historie, ale potem jaka wielka satysfakcja, jaka ogromna pewność, że dokonało się fajnego wyboru, zwłaszcza, że to jest wybór własny. No tak, ja bym wręcz powiedziała, że oczywiście trochę się peszę, jeżeli tutaj mnie obok słowa sukces się stawia, bo ja cały czas jeszcze mam wrażenie, że jestem w procesie dochodzenia do takiego większego jakiegoś celu. Natomiast no jeżeli miałabym powiedzieć... Nazwijmy to realizacją własnych marzeń. No więc może bardziej tak. I to jeszcze co jest ciekawe, takich marzeń, które do końca na początku wcale nie były uświadomione. Ono się, to takie poczucie, że rzeczywiście sięgam jakiegoś rzeczywiście swojego marzenia i coś osiągam takiego właśnie w tych rejonach, no to przyszło później, to przyszło z czasem i jakby te małe satysfakcje i rzeczywiście, jeżeli sukces, to raczej z miliardami małych sukcesów po prostu. Takich różnych dokonań. No jeżeli chodzi o takie, powiedzmy, szerokie spektrum tego wszystkiego, no to przede wszystkim stanęłam na nogach po jakimś takim swoim trudnym, osobistym czasie. Rozstania po długoletnim związku, też żałoby po stracie brata. To były bardzo, bardzo silne sytuacje, bardzo mocne i ciężkie dla mnie. A właśnie może to jest tak, że takie
takie sytuacje, kiedy tych sukcesów mamy tak dużo i sprawdzamy się w tak wielu sytuacjach. Nas po prostu umacniają, budują naszą konstrukcję. I jeżeli ta konstrukcja jest zbudowana, powiedzmy, u podstaw, czyli w tym przypadku budowania sobie jakiegoś domu, przestrzeni, azylu, gdzie możemy się schronić w ciężkie dni i możemy rzeczywiście realizować siebie, budować też sobie taką wolność. No więc właśnie, jakby od początku wszystko, tak naprawdę zacząć wszystko od początku, bo w ten sposób ja funkcjonowałam, jakby funkcjonuje rzeczywiście ta moja historia. Pewnie świat się zawali. Absolutnie. Zaczęła pani od początku. Tak. Więc no zbudowałam sobie fundament. Nie, inaczej. Fundament zbudowała mi moje poprzednie, znaczy poprzednie, to wcześniejsze życie. Wspaniała rodzina, przyjaciele, których mam naokoło. No wszystko co było wcześniej. No a później to po prostu jakaś taka, nie wiem, taka odwaga, która to też jest coś takiego, że ta odwaga się we mnie obudziła. Ja wcześniej bym się nigdy nie uznała za osobę odważną. Ja wręcz byłam pewna, że jestem lękliwa i po prostu się nie da sobie radę, prawda? Naprawdę. Okazuje się, że ta odwaga tak naprawdę zdaje się, ja mam chyba taką teorię, że ona jest w każdym z nas i to tylko sytuacje, które się pojawiają, wyzwalają w nas te... Ona przyszła po prostu, prawda? Tak. My się po prostu uczymy tej odwagi. Jakby... Wszechświat zapukał do pani i powiedział: halo, jesteśmy, czekamy na ciebie. No, wykaż się tutaj. Wykaż, tutaj się pani wykazała. Także tak może chaotycznie to wszystko opisuję, natomiast w rezultacie wszystko zmierza do tego, że stanęłam na nogi po prostu i dosyć twardo stoję. A te pani nogi, to twarde stąpanie po ziemi, to koliduje jakoś z określeniem, już nie mówię hipiska, ale dziewczyna z fabryki? Nie. Czy to ma jakieś pejoratywne znaczenie dla pani? Nie. Przede wszystkim wszystkie te określenia mnie, które się teraz pojawiają, tak, w związku z fabryką, to są takie określenia, o których ja jestem dumna wręcz, więc jakby zupełnie mnie to... zresztą nie mam do czynienia z jakimiś takimi sytuacjami, w których rzeczywiście ktoś chciałby mi udowodnić, że to, co robię, jest... A to fajne. To jest niefajne. Wręcz przeciwnie, więc jakby jest okej. Okay. A widzi się pani w tym miejscu za czas jakiś? Czy na razie w ogóle pani nie myśli o tym, że... Za czas jakiś się nie widzę. Za czas jakiś się widzę już dalej gdzieś w jakiejś po prostu będzie kontynuacja miejscu tej historii. Bo wie pani, tak sobie pomyślałam, że to taka podróż nie tylko jakby tak ładnie się mówi w głąb siebie, bo to sytuacje sprawiają, że my tak podróżujemy i fajnie, jeżeli podróż zaczynamy od siebie, a później, kiedy to wszystko się z naszą pomocą może nie tylko, i to się wszystko zmienia i wtedy realizujemy swoje jakieś marzenia, o których czasami nawet nam się nie przyśni, że możemy je zrealizować. Ale pomyślałam sobie, że to jakaś taka podróż z Warszawy pod Warszawę, a to może być taki start w ogóle do podróżowania. No tak. Ja sobie to mówię w ten sposób, że... Świecie, gdzie jest taka straszliwa tymczasowość, nie ma takiego, że, takiego postanowienia, że coś raz zadzieje się i tak będzie, prawda? Tylko ciągle się coś zmienia. Stajemy się takimi nomadami. Tu i tam jesteśmy za chwilę. No chwilę jesteśmy za oceanem, chwilę jesteśmy z drugiej strony globu, prawda? No ja rzeczywiście ta historia z fabryką jest trochę taką sytuacją, powiedzmy, patetycznie może to zabrzmi, ale zyskania skrzydeł, żeby po prostu dalej frunąć. I jakby rzeczywiście, no tak, absolutnie to jest początek jakiejś podróży. I fantastycznie, to w takim razie jeszcze popytam o te filmy dokumentalne, o pasję filmowania. No to jest taka rzecz, która już kiełkuje po prostu od kilku lat we mnie, a ostatnio też... to określiłam to, że rzeczywiście chodzi o dokument i to jest opowiadanie historii ludzi i miejsc, to jest rzeczywiście to jest to, co mnie interesuje i nie ukrywam, że ta moja własna historia też mnie gdzieś tam popchnęła do tego wszystkiego i no zobaczymy, jak będzie, zobaczymy, jak to wszystko się dalej potoczy, natomiast no, rzeczywiście gdzieś tam wszystko się to wiąże z dokumentem, no po prostu.
Gdzieś przeczytałam, że użyła pani takiego określenia, że ludzie, którzy kupują za ogromne pieniądze mieszkanie w mieście, zbyt dużo inwestują, a zbyt mało dostają od tego miejsca. I wie pani, zastanawiałam się nad tym stwierdzeniem. Ono jest szalenie takie mądre, może nie odkrywcze, ale naprawdę jest szalenie mądre i szalenie takie właściwe, jeśli ktoś myśli o miejscu, w którym mieszka, w którym żyje, w kontekście wolności. Tak, to jest. Bo proszę zwrócić uwagę, płacimy straszne pieniądze po to, żeby tam wpaść i się przespać. No więc idziemy dalej, żeby spłacać te kredyty, które zaciągamy na zakup tego miejsca. No i potem to nam nie zależy, żeby okolica, w ogóle, no jakieś podstawowe standardy, ale nie patrzymy, że tam, żeby niedaleko było jezioro, żeby tam sardy się pojawiły na przykład, albo bażanty i pocian czarny. No tak, no mi akurat udało się... Jeżeli chodzi o inwestycje w przestrzeń, w której teraz mieszkam, to rzeczywiście udało się zrobić to rzeczywiście małymi kosztami, jeżeli chodzi o kasę w ogóle. Bo większość rzeczy, które tam zgromadziłam i których użyłam do remontu, to były albo rzeczy z odzysku, albo rzeczy od ludzi, które podostawałam, albo wręcz tak zwane PWS-y, czyli śmietniki po prostu. No więc u mnie ten koszt taki, właśnie jeżeli chodzi o to słowo tak dokładnie, to był bardzo niski. Jeżeli chodzi o inne inwestycje, no to czas, energia, ale to jest tylko na plus tak naprawdę. No i jakby oczywiście to nie jest tak, że ja teraz krytykuję wszystkich, którzy mieszkają w jakiś sposób. Absolutnie każdy ma swoją historię. Ja po prostu poznałam inny sposób. Bardzo go polecam. To na zakończenie, tak szybko czas mija, pytanie, czy gdyby zadano pani pytanie, czy pokochała pani to życie w fabryce, czy, a może kiedyś, czy pokocha pani takie życie? Odpowiedziałaby pani twierdząco tak, czy po prostu takie filmowe zakończenie? Dlaczego nie? No powiedziałabym filmowe tak. Filmowe tak. No to fantastycznie. A czy czasami Ola Żwan, artystka, słyszy jak cisza krzyczy tam, gdzie teraz jest, w swoim miejscu na ziemi? Absolutnie tak jest i wręcz wieczorami bardzo lubię sobie usiąść w swoim ogródku i nie dość, że ostatnio cisza krzyczy, to jeszcze ciemność jest bardzo jasna, bo są teraz takie dni, kiedy ta noc jest bardzo rzeczywiście jasna i wszystko widać nawet w ciemności, także jest to no, wszystko teraz pachnie po deszczu, więc no, w ogóle świetnie jest. Szkoda, że w radio teraz nie możemy bardzo przekazać tych zapachów. No i tak, powiedziałabym, kiedyś takie ładne było określenie, urzekła mnie twoja historia, fantastyczna historia pani Olu, pani Ola Żwan, artystka, twórczyni własnego miejsca na ziemi, poza wielkomiejskim zgiełkiem, żyje w zgodzie z naturą, ale i blisko ludzi. Dlaczego nie pani Olu? Dlaczego tak? Tak filmowe było. Tak filmowe, absolutnie. Dziękuję pięknie za to dzisiejsze spotkanie. Dziękuję bardzo. Reklama. Kiedyś ból nóg i żylaki to był dla mnie duży problem. Już nie jest. Odkąd stosuję Diohespan Max z maksymalną dawką. Nie zmienię Diohespanu na nic innego. Dodatkowo badania potwierdzają, że użytkowniczki Diohespanu nie muszą rezygnować z aktywności fizycznej. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Diosmina 1000 mg w jednej tabletce. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour należy dać super rabat. Niech na wszystkie baseny będzie 20% rabat w postaci e-bonu na kolejne zakupy. I tak ma być od piątku 7 lipca do niedzieli 9 lipca. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. To wszystko dla ciebie. Wcześniej nie zastanawiałem się nad zmianą, jednak farmaceuta przekonał mnie, żebym zamiast starego blokera potu kupił superskuteczny Medispirant. Wystarczy stosować go raz w tygodniu, a przy tym nie podrażnia, bo Medispirant nie zawiera alkoholu. A najlepsze jest to, że Medispirant ma naprawdę dużą pojemność. Wystarcza na cały sezon i kosztuje mniej, niż mógłbym się tego spodziewać. Medispirant nie ma sobie równych. Z czystym sumieniem polecam go tobie. Medispirant bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant żel pod prysznic. Dostępny w aptekach. Miał, tylko tak miał.
Co byś, kotku, chciał? Chciałbym pastę odkłaczającą Revetia sierść, dostępną w Rossmanie. Składniki pasty Revetia korzystnie wpływają na kondycję sierści oraz zapewniają prawidłowy stan skóry. A do tego Revetia działa odkłaczająco. Z Revetią każdy kot wygląda pięknie i zdrowo. I na piękną sierść co kotek dostanie? Pastę Revetia sierść, kupioną w Rossmanie. Kochana, krótka piłka. Jeszcze tylko 4 dni przecen na lato w Media Expert. To pa! Nie przegap okazji i kup taniej telewizor, laptop, smartfon, AGD. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Total dla kobiet zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach i skutecznie wzmacnia organizm. Ma też potrzebne nam składniki roślinne i aminokwasy. Kompleksowo wspiera zdrowie. Vitotal to dla nas najlepsze rozwiązanie. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Lotto zaprasza na wakacyjną Zdrabmanię. Już w najbliższy weekend odwiedź strefę Lotto w Wyszkowie i Siemiatyczach na trasie Lata z Radiem. Trap strapki na milion sposobów i wygrywaj nagrody. Więcej informacji na www.zdrabmania.pl. Praktycznie codziennie stopy każdego z nas są narażone na kontakt z grzybami i bakteriami. Dlatego warto sięgnąć po kosmetyki linii Stepper. Aerosol Stepper skutecznie pielęgnuje i chroni skórę dzięki zawartości aż 4 składników aktywnych. Dodatkowo Stepper łagodzi podrażnienia, pieczenie i swędzenie. Z kolei do paznokci przeznaczony jest sztyft Stepper. Wspiera on ich odbudowę oraz pomaga w przywróceniu ich naturalnej barwy. Stepper. Idealne rozwiązanie dla stóp narażonych na kontakt z grzybami i bakteriami. Po reklamie. Tu Polskie Radio 24, minęła 14, czas na informacje dnia. Półtonowy niewybuch wywieziony z Białegostoku, akcja przebiegła bez zakłóceń. Zabytki Tarnowskich Gór wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Decyzja zapadła w Krakowie. Prezydent Niemiec wstrząśnięty skalą przemocy i zniszczeń w Hamburgu. Frank-Walter Steinmeier dziękuje policjantom. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Saperzy podnieśli i wywieźli półtonową bombę z czasu II wojny światowej. Znaleziono w Białymstoku na budowie ulicy. Na czas tej operacji ewakuowano blisko 10 tysięcy osób. Niewybuch będzie zdetonowany na poligonie w Orzeszu. Jak informuje rzecznik podlaskiej policji, przewracany jest ruch na ulicach w miejscu akcji. Wkrótce mieszkańcy będą mogli wrócić do swoich mieszkań i domów. Zabytki Tarnowskich Gór wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Tak postanowił obradujący w Krakowie Komitet UNESCO. Za pozytywną dla naszego kraju decyzję dziękowała komitetowi Katarzyna Piotrowska z Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Przez te nominacje i wpisanie na listę płacimy trybut poprzednim pokoleniom. Dzięki ich pracy i mądrości nasze i przyszłe pokolenia mogą żyć w dostatku. Dziękuję. Polska zgłosiła kandydaturę dawnych kopalni rud srebra, ołowiu i cynku, także systemu odwadniania i wykorzystania wody pogórniczej. To w sumie 28 obiektów, także z sąsiedniego Bytomia oraz z Brosławic. Zabytki Tarnowskich Gór są 15. polskim zabytkiem na liście dziedzictwa. Polską kandydaturę wyróżniał unikatowy w skali świata system gospodarowania wodami podziemnymi. Zawieszenie broni na południowym zachodzie Syrii jest przestrzegane. Nie dochodzi do ataków z powietrza oraz do walk, podaje Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka oraz przedstawiciel rebeliantów. Porozumienie w sprawie rozejmu zawarły Stany Zjednoczone, Rosja oraz Jordania. Chodzi o utorowanie drogi dla rozszerzonego zawieszenia broni. Rozejm obejmuje 3 prowincje. Rano ustały tam walki między rebeliantami a siłami prorządowymi. Jak zauważa Associated Press, 3 kraje, które zawarły rozejm, nie wyjaśniły, w jaki sposób monitorowane będzie jego przestrzeganie. Prezydent Niemiec dziękuje policjantom za zaangażowanie w ochronę szczytu G20 w Hamburgu. Dwudniowe spotkanie przywódców największych gospodarek świata przebiegało w cieniu zamieszek, które przetoczyły się przez to miasto. Dochodziło do gwałtownych starć lewicowych ekstremistów z policjantami. Na razie służby nie podają dokładnej liczby rannych w zamieszkach. Frank-Walter Steinmeier przyjechał do Hamburga, aby dowiedzieć się, jakie były okoliczności zajść i jak działały służby odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa. Spotkał się z pracownikami komendy policji, rozmawiał z rannymi funkcjonariuszami i mieszkańcami miasta poszkodowanymi w zamieszkach. W oświadczeniu dla mediów prezydent Niemiec
mówił, że w ich kraju w ostatnich latach nie spotkano się z tak masowymi aktami przemocy. To, co widziałem, ten obraz był szokujący. To mnie wstrząsnęło. To mnie ogłuszyło. Tym bardziej mamy poważne powody, aby być w tym miejscu i służbom porządkowym podziękować za to, że stawiły czoła wyzwaniu. Prezydent Steinmeier bronił krytykowanej przez wielu decyzji o organizacji szczytu G20 w Hamburgu. Do najbardziej gwałtownych zamieszek dochodziło nocami. Bojówkarze wybijali szyby, plądrowali sklepy, podpalali też samochody i ustawiali na ulicach barykady. Obrzucali policjantów płytami chodnikowymi oraz koktajlami Mołotowa. W akcji policjantów wspierali antyterroryści. Od czwartku niemiecka policja zatrzymała blisko 290 osób uczestniczących w zamieszkach w Hamburgu. Przeszło 140 z nich tymczasowo aresztowano. W Poznaniu trwa największy w tej części Europy festiwal animacji. Dzisiaj trzeci dzień imprezy, która co roku przyciąga tysiące miłośników animacji nie tylko z naszego kraju. Organizatorom zależy na odczarowaniu animacji, tak mówi Piotr Maciantowicz z biura festiwalowego. Przyciąga głównie dorosłych ze względu na to, że jest przeznaczony przede wszystkim dla dorosłych. Oczywiście mamy całą sekcję animator dla dzieci, ale raczej jest to animacja dla dorosłych. Oczywiście nie wszystko, ale taki jest plan, żeby to była taka dojrzała animacja i chcemy trochę odczarować takie myślenie, że animacje to tylko kreskówki, bajki dla dzieci. To nie tylko kreskówki, to również poważne tematy. Przyszedłem zobaczyć, co tam będzie w tych pokazach konkursowych głównie. Znalazło się parę dobrych filmów. Głównie chodzę na te pokazy konkursowe teraz. Filmy naprawdę z całego świata. Tematyka przeróżna, długości przeróżne, ale na pewno są to rzeczy, które warto zobaczyć, bo to jest przegląd trochę tego, co dzieje się współcześnie w animacji. Głównym tematem festiwalu jest polityka w animacji, która przewijała się w animowanych filmach od samego początku. W tym roku przypada 70. rocznica polskiej animacji. I jeszcze o tym, co za oknem, jest ciepło i dużo słońca, mimo że niebo nie jest bezchmurne. Najwyższa temperatura na południu kraju, tam do 28 stopni. W innych regionach od 19 do 23 na północy kraju i 25 na Mazowszu. Synoptycy zapowiadają deszcz, miejscami na południu i Podlasiu. Tam możliwe również burze. Wieje słaby, nieumiarkowany wiatr. No jak oni będą chcieli się pytać, gdzie jest Niszano, to tak nie mówię. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Na zegarze 14:06. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24 w niedzielę. Jest 9 dzień lipca. Jakub Kukla, witam i zapraszam jeszcze do godziny 15. A na początek przenosimy się na południe Polski. Obradujący w Krakowie Komitet UNESCO zdecydował o wpisaniu na listę Światowego Dziedzictwa Pogórniczych Zabytków w Tarnowskich Górach. Polska zgłosiła kandydaturę dawnych kopalni rud srebra, ołowiu i cynku, ale także systemu odwadniania i wykorzystania wody pogórniczej. Przy naszym telefonie Piotr Skrabaczewski, zastępca burmistrza Tarnowskich Gór. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się panu, kłaniam się państwu. Na początek proszę przyjąć najserdeczniejsze gratulacje. Jak rozumiem, w Tarnowskich Górach zapanowała dziś wielka radość. Dziękuję bardzo. Oczywiście, że wielka radość, tym bardziej, że te starania, te prace trwały już od kilku dobrych lat. Już konkretny wniosek. Jakby wszystkie poddawaliśmy się ocenom ekspertów, więc dzisiaj byliśmy do końca w napięciu, ale udało się. Jesteśmy bardzo szczęśliwi. Jest to wielki dzień dla miasta. Intuicja podpowiadała panu, że tym razem się uda, że w tym roku będzie dobrze? Tak, ponieważ tak jak mówiłem, my jesteśmy tutaj na Śląsku pragmatyczni i staraliśmy się pozostawić jak najmniej przypadku, czyli oprócz tego, że wniosek jest bardzo obszerny, bo łącznie liczy 1000 stron, do wniosku jest dołączony taki plan zarządzania, bo w tej chwili UNESCO jakby z jednej strony ocenia to dobro, które ma być wpisane, ale z drugiej strony chce być pewne, czy będzie później właściwie zarządzane, chronione. Więc to zrobiliśmy. Żyje się i się umiera. Przyjmowaliśmy tutaj, zrobiliśmy dużo pracy, jeżeli chodzi o kontakt z tymi państwami, które zasiadały, 21 państw, 21 ambasadorów, którzy decydowali dzisiaj o wpisie. Przyjmowaliśmy ich tu w Tarnowskich Górach, byliśmy na Komisji Sejmowej w Warszawie, byliśmy w Brukseli, robiliśmy tam wystawę przez tydzień, więc no, było dosyć dużo pracy, dużo napięcia, ale w tej chwili jesteśmy przeszczęśliwi. No i udało się i raz jeszcze serdecznie gratuluję. Co oznacza dla Tarnowskich
gór fakt, że pogórnicze zabytki trafiły na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO? No dla miasta znaczy to ogromnie dużo, ale nie tylko, bo to jest pierwszy wpis na Śląsku. 15 w Polsce, bo 14 do tej pory było wpisów, natomiast to jest pierwszy na Śląsku. Tu jakby wiemy, że my jesteśmy jeszcze postrzegani w taki sposób, jakby bardzo przemysłowy, bardzo, bardzo jakby zdewastowany, natomiast każdy, kto przyjedzie wtedy do Tarnowskich Gór, może zobaczyć, zresztą nie tylko do Tarnowskich Gór, że to jest w tej chwili region zupełnie inny. Natomiast no, nasze miasto już od dawna jakby prowadzi taką działalność turystyczną, tu jest ewenement, bo kopalnią zarządza stowarzyszenie, czyli grupa ludzi, która 60 lat temu założyła stowarzyszenie Górników Ziemi Tarnogórskiej i poprzez pracę zostały udostępnione podziemia, czyli sztolnia, tak zwana sztolnia Czarnego Pstrąga, ale i kopalnia zabytkowa, gdzie zjeda się trasy podziemne, gdzie też płynie się łodziami. Także ten ruch turystyczny już był tutaj. Już mieliśmy określoną liczbę turystów, natomiast no teraz na pewno ten szlak UNESCO jest gdzieś tam odnotowywany i wiemy z doświadczeń innych, że liczba odwiedzających rośnie. No nie wszyscy chcą oglądać Majorkę czy tam inne Ibizę, tylko są tacy, którzy podróżują szlakiem na przykład Ibizów na listę UNESCO. Także jest to dla nas ogromna szansa, dodatkowy bodziec rozwojowy dla miasta, który się rozwija w innych obszarach. Jest to takie dopełnienie tej historii, tego całego ciągu pokoleń, bo to jest wiele pokoleń na to pracowało. A no właśnie, o historii za moment, teraz jeszcze o samym kompleksie, bo w skrócie mówi się o kopalni srebra w Tarnowskich Górach, tymczasem to jest kompleks zabudowań górniczych, prawda? Znaczy, właśnie dlatego do końca byliśmy w napięciu, ponieważ nasz wniosek jest trochę bardziej skomplikowany. To było w przeszłości, w tym XIV, XV, XVI wieku, XVII, trochę tak jak na Dzikim Zachodzie. Odkryto rudę srebra. Jest legenda, że wyorał ją chłop rybka, tak? Zaświeciło się i to spowodowało taką gorączkę srebra. Tu ściągali z całej Europy ludzie, znający się na górnictwie, ale też szukający szczęścia, awanturnicy. Także tu był trochę taki Dziki Zachód. Ale żeby Państwu to uzmysłowić, to na tym terenie było 20 tysięcy szybów. Czyli innymi słowy, gdyby z zieleni oczyścić powierzchnię, to dziś jakbyście mamy takie zdjęcia pozbawione tej zieleni, to wygląda to jak krajobraz księżycowy. Były to szyby niezbyt głębokie, ale pod tymi szybami jest to kilkadziesiąt kilometrów wyrobisk, część jeszcze jest nie do końca odkryta. I to jest jakby jedna część, natomiast druga część to jest kwestia wody, bo tu największym problemem był wielokrotnie większy napływ wód podziemnych przy bardzo płaskim terenie. Ci nasi przodkowie w sposób genialny odprowadzali wody, które przesączały się przez te skały. No bo nie ma wojny. A później wykorzystali je do celów spożywczych. I ta woda z podziemi do dzisiaj jest w tarnogórskich wodociągach. Także to trwa 200 kilkadziesiąt lat już. I ta woda też, co jest ciekawostka i pewnie o tym niewiele osób wie, ona zasilała, ona wodociągami drewnianymi szła aż do Podkatowice, czyli zasilający się bo kopalnie węgla górnego spowodowały, że skupiła się woda i groziła po prostu epidemia. I stąd 17 ponad kilometrów wodociągu, woda z podziemi tarnogórskiej szła aż właśnie do prawie do centrum Śląska. Cały ten system został zauważony i doceniony przez Komitet UNESCO. Przypomnijmy, dziś obradujący w Krakowie Komitet UNESCO zdecydował o wpisaniu na listę Światowego Dziedzictwa pogórniczych zabytków w Tarnowskich Górach. Wszystko rozpoczęło się w roku mniej więcej 1490. Ta gorączka rozpoczęła się w tym właśnie w roku, kiedy chłop Rybka wykopał pierwszą bryłę kruszcu. Potem kilkadziesiąt lat później, w roku 1526, książę Jan II Opolski, zwany Dobrym, nadał przynajmniej wolności górniczej i wtedy rozwinęło się górnictwo w tym właśnie rejonie. Bardzo panu dziękuję, raz jeszcze gratuluję i życzę wszystkiego najlepszego na przyszłość. Naszym gościem był Piotr Skrabaczewski, zastępca burmistrza Tarnowskich Gór. Dziękuję za rozmowę.
Słuchają Państwo Polskiego Radia 24 na zegarze 13 minut po godzinie 14. Zachęcamy do czytania. Warto czytać. Luisa Bebłot, dzień dobry, zapraszam na audycję Warto Czytać. Dziś moim gościem jest pan Rafał Lisowski, tłumacz książki Kolej Podziemna. Dzień dobry. Kolej Podziemna autorstwa Colsona Whiteheada. O tym pisarzu w Polsce niewiele wiemy. To jest postać u nas nieznana, ale w Ameryce wręcz przeciwnie. Został uznany za jednego ze 100 najbardziej wpływowych ludzi na świecie według magazynu Time. Tak, to znaczy rzeczywiście jego książki, w tej chwili nie przypomnę sobie, ale coś około, jeżeli dobrze pamiętam, około 7 książek Whitehead napisał, które nie były przekładane u nas w Polsce. Natomiast ten wielką, nie wiem, czy to można powiedzieć popularność, no ale na pewno jakąś duży szum, który wybuchł w Ameryce, a co za tym idzie na całym świecie, bo gdzieś, prawda, z tego anglojęzycznego czy amerykańsko-centrycznego świata szum się rozchodzi, właśnie zawdzięcza tej nowej książki. To znaczy, dotychczasowe jego książki były czytane, natomiast ten cały szum i też zawdzięcza deszczowi nagród, popularności, promowaniu przez wpływowe osoby również i jak gdyby pochwałą, także stąd też no, wydanie u nas. Tak? Czyli można powiedzieć, że Colson Whitehead zaczyna obecność na polskim rynku wydawniczym od wysokiego C. Kolej Podziemna to jest książka obsypana nagrodami, uhonorowana nagrodą Pulitzera, National Book Award, zdobywczyni Goodreads Choice Award w kategorii Historical Fiction. Jedna z 10 najlepszych książek 2016 roku według dziennika Washington Post i magazynu Time. Czy zasłużenie? I czym pańskim zdaniem zaskarbiła sobie taką przychylność jurorów i krytyków? To jest na pewno bardzo wartościowa książka. Ja się nie umiem wypowiedzieć właśnie z perspektywy amerykańskiej, prawda, i amerykańskiej jak gdyby świadomości na temat zasadności tych nagród. Niewątpliwie zaskarbiła sobie tę popularność tym, że porusza ważny temat niewolnictwa w Ameryce i nie tylko niewolnictwa, ale ja bym też szczerze myślę, że pewnie o tym jeszcze porozmawiamy, ogólnie stosunków rasowych w Ameryce i napięć. On oczywiście zawsze był gdzieś obecny na fali różnych ponawiających się napięć, natomiast ostatnio rzeczywiście przez ostatnie lata mamy do czynienia z takim, nie wiem czy powrotem, ale pewną taką ofensywą właśnie tej tematyki ujmowanej na różne sposoby w kinie, w literaturze, w telewizji, prawda? To też widzieliśmy choćby w tym minionym roku na przykład na Oscara, gdzie główną nagrodę wygrał film Moonlight. I rzeczywiście do tego tematu twórcy podchodzą z różnych stron, dlatego że on jest wciąż, mimo że niby niewolnictwo przeszło do historii, niby segregacja rasowa przyszła do historii, ale to wciąż gdzieś tam się tli w tych nierównościach między warstwami, prawda, społeczeństwa w Ameryce. No i myślę, że właśnie to jest taka książka, która na swój sposób jest rozliczeniowa, nie jedyna oczywiście, trochę oryginalna ze względu na tą swoją taką quasi przygodową formę, co też myślę mogło w Ameryce wpłynąć na to, że wiele osób no i do pana nie wiadomo jakiego ważnego. Że ona mimo wszystko, mimo że no ja mu mówię, ważną, ja mówię, ciężką proszę tematykę pan, i ma ciężkie jak ja tyle lat jest, głoszę Ewangelię, myślę, to ja tu pójdę szkolić się zabijać. No a on mówi, a czy ja głoszę w tych takich blokach, jak on mieszka? Ja mówię, czyżby może gdzieś tam na Koszykowej, bo tam mam teren przyfiltrowy, a on mówi, właśnie tam mieszkam. Czy ja też tam chodzę i głoszę? Ja mówię, oczywiście! A on mówi, ja tu wyglądam jak szatan i że ja tam chodzę, mówi, że już ze mnie nic nie będzie, ja się nie nawrócę. I mówi tak, idź człowiecze, kobieto moja szczęśliwa, do domu, dopóki ja tu jestem, nic ci nie grozi. No. Ja mam, mając tę perspektywę, to było WKU na Szwedzkiej, proszę ciebie, i dał mi takie zaświadczenie, fajne, jakiś generał, nie wiadomo kto, nie wiadomo co, bo mnie to przecież wiadomo, że nigdy nie interesowało. I on jak zobaczył, że egzamin zdany, że ja odpowiedziałam na te pytania, które on chciał, on widział, patrzył się w oczy, bo to przecież może przyjść ktoś, kto jest. Że ona jest jednocześnie książką o, że
ale jest szatanem, a jak nie, to przynajmniej podobny. I czy ja głoszę w jego domu? Tak, ja mówię, tam mamy ten teren właśnie, bardzo dużo. No teraz to tam już nawet się nie za bardzo wejdzie, bo wszystko jest strzeżone. No. Także ja miałam chody też z kategorią A. Historical fiction, to nie jest do końca historical fiction. Nie można powiedzieć, że to jest książka historyczna. Że oczywistą kwestią jest to, że o czym się mówi wszędzie na, nie wiem, na okładce i tak dalej, że kolej podziemna, czyli w rzeczywistości nieformalna sieć abolicjonistów białych i czarnych. Faktycznie istniała. Tak, istniała, natomiast to była oczywiście nazwa, prawda? Nie było kolei podziemnej, nie było wielkiego metra pod połową Stanów Zjednoczonych. System połączeń. Tylko był to system ludzi dobrej woli, którzy komunikowali się w sposób właśnie używając tego slangu, tamtego kolejowego, natomiast kolei w znaczeniu metaforycznym. Whitehead wykorzystał ten centralny koncept. Jak gdyby nie zmieniający może rzeczywiście naszego stosunku do przedstawianych wydarzeń, natomiast użył tej metafory urzeczywistnień, że rzeczywiście tutaj bohaterowie jadą prawdziwą koleją pod ziemią, która jest chybotliwa, która też jakoś tam ma odzwierciedlić niebezpieczeństwo tych ucieczek czarnych niewolników z plantacji. Natomiast nie jest to jedyny właśnie taki oryginalny jak gdyby koncept, dlatego że o czym myślę warto powiedzieć czytelnikom, żeby też z tą świadomością, co myślę, że dla Amerykanów pewnie jest to jasne, dlatego że rozpoznają tam pewne wydarzenia historyczne albo pewne sygnały, że to nie jest do końca rzeczywistość, kiedy na przykład bohaterka wyłania się spod ziemi w pierwszym stanie, do którego ucieka w Karolinie Południowej i widzi przed wojną secesyjną, widzi wieżowiec, drapacz chmur, to dla nas jest to sygnał, że przenosimy się do jakiejś rzeczywistości, która rzeczywiście nie jest do końca prawdziwa, dlatego że nie było drapaczy chmur w pierwszej połowie, czy około połowy XIX wieku. I Colson wykorzystuje taki motyw, gdzie w każdym stanie, który odwiedza bohaterka, tworzy pewną syntezę podejścia do rasy i jak gdyby mniej lub bardziej instytucjonalnego rasizmu. I są to sytuacje, które nie miały miejsca w rzeczywistości, natomiast są takimi portretami, jak ludzie mogą podchodzić do osób innej rasy. Oczywiście przede wszystkim mamy tutaj do czynienia z relacjami czarnych i białych w Ameryce, natomiast też myślę, odbijają się pewne bardziej ogólne motywy, kiedy na przykład w jednym ze Stanów bohaterka natrafia na coś w rodzaju holokaustu czarnych, urządzanych przez białych, który nam i ukrywa się na strychu domu, gdzie czytelnikom w Europie musi się zapalić gdzieś skojarzenie z holokaustem w Europie i nie wiem, Anne Frank ukrywającą się na strychu. Także tego typu motywy są w tej książce, ale i więc ona jest jakoś poważna. Natomiast rzeczywiście myślę, że koniec końców nie jest bardzo ciężko. Czyli temat poważny, ale język prosty. Da się to pogodzić? Myślę, że tak. Myślę, że to jest warte godzenia w ogóle, dlatego że o tematach poważnych też trzeba właśnie mówić tak, żeby dotrzeć do czytelnika różnego, tak? Takiego, który też chce przeczytać książkę, która coś mu da, ale nie będzie, nie wiem, przeintelektualizowana, dajmy na to. Ale czytelnik, który interesuje się historią Stanów Zjednoczonych, dużo o systemie niewolniczym, później o ruchu abolicjonistów, z tej książki się nie dowie. Bo to, tak jak już powiedzieliśmy, nie jest to powieść historyczna. Czy trzeba najpierw poczytać, zgłębić swoją wiedzę dotyczącą tego okresu, zanim sięgniemy po tę lekturę? To jest ciężkie pytanie, dlatego że myślę, że to, co jest najważniejsze w tej książce i to, co moim zdaniem jest jej główną zaletą, to jest pewna taka, ja wiem, publicystyczność w tym sensie, że Whitehead ma wiele ciekawych spostrzeżeń, jest dużo takich bardzo błyskotliwie napisanych krótkich fragmentów, krótkich zdań, gdzie albo ta główna bohaterka, która jest takim sumieniem tej książki i przez większość książki śledzimy jej przemyślenia i jest tam dużo jakichś takich a to paradoksalnych, a to uderzających nas swoją jakąś prawną, o której nie myśleliśmy, takich spostrzeżeń. I to jest główna zaleta tej książki, mi się wydaje. Rzeczywiście o historii jako takiej się wiele nie dowiemy. Możemy się dowiedzieć trochę. Mamy na początku książki jest taki portret niewolnictwa jako takiego i tej całej gospodarki plantacyjnej. I ten, w zasadzie ta część, zanim rozpoczyna się ta wielka ucieczka,
mnie się wydaje, na tyle ile ja wiem, też nie jestem ekspertem, jest generalnie realistyczny i rzeczywiście, chociaż są to oczywiście obrazki, które już widzieliśmy i w książkach i w filmach wcześniej, jeśli chodzi o tak zwane życie na plantacji, a potem rzeczywiście, no nie dowiemy się wiele. Na pewno warto, mi się wydaje, że warto poczytać po raczej niż przed, dlatego tak jak powiedzieliśmy, nie jest to książka, której nie wiem, nie zrozumiemy, jeśli nie będziemy wiedzieli za mało. Myślę, że warto, tak jak już powiedziałem, mieć świadomość tego, że Whitehead tutaj sięga po różne wydarzenia historyczne również z XX wieku, które gdzieś tam wtłacza w tę rzeczywistość. Na przykład, kiedy czytamy o właśnie tej Karolinie Południowej, gdzie rzekomo jest lepiej, bo państwo zapewniło tym uwolnionym niby niewolnikom pracę, czy to przy kobietom jako służącym, mężczyznom w fabrykach, i to wszystko to pachnie książką i filmem Służące na przykład, czyli tym takim segregacją z połowy XX wieku, prawda, którą on przenosi, żeby coś powiedzieć, przenosi w XIX wiek. Nie będę zdradzał, okazuje się, że tam też dzieje się coś dużo bardziej no, podstępnego i nieprzyjaznego tym ludziom, co też jest zaczerpnięte z historii dwudziestowiecznej i jak gdyby czarnych kart medycyny w Ameryce w XX wieku. Ale to, że jeśli tylko będziemy wiedzieli, nie będziemy się dziwić na przykład, że no jak to w XIX wieku przed wojną secesyjną takie rzeczy, tylko będziemy mieli świadomość, że jest to pewna taka konstrukcja. To myślę, że ciekawie będzie potem po prostu poczytać o tych motywach, jakie Whitehead wykorzystuje, jakie na przykład postaci quasi-historyczne pojawiają się po parku, ja lubię nazwiskami, na przykład pojawiają się też prawdziwi abolicjoniści, którzy oczywiście też prawdziwi, czy wzorowani, na tym wzorowane. Także myślę, jeśli miałbym rekomendować, to właśnie pewnie coś po lekturze w ramach uzupełnienia. Dla mnie ta książka jest o tyle ciekawa, że ona nie jest czarno-biała. To znaczy, nie każdy niewolnik jest kryształowo czysty, dobry i szlachetny, tak samo jak nie każdy biały jest z gruntu zły. A co dla pana było zaskoczeniem w tej książce? Nie tyle zaskoczyło, ale jak gdyby najmocniej do mnie przemówiły takie właśnie refleksje, na przykład jest taka scena, która mi, znaczy scena, no komentarz, bo też w książce pojawiają się jako takie przerywniki, postaci poboczne mają takie swoje krótkie jak gdyby rozdziały i jedną z tych postaci jest tam taki lekarz, który kiedy studiował, ponieważ był biedny, no to pomagał przy kradzieży zwłok z cmentarzy do eksperymentów medycznych i jest tam takie, że żeby było łatwiej, ponieważ właśnie z cmentarzy czarnoskórych nikt tam nie szukał tych zmarłych i tak dalej, więc łatwo było te zwłoki kraść. I jest taka refleksja, która właśnie gdzieś na przykład mi została w pamięci, która jest takim przykładem takiej drobnej perełki właśnie Whiteheada, że dopiero właśnie kiedy ci ludzie wykopani i zabrani na badania dla studentów do tego, żeby się po prostu dowiadywać czegoś o ludzkiej anatomii, oni dopiero wtedy po śmierci stawali się równoprawni białym, bo nagle mogli, prawda, okazywało się, że w środku są tacy sami, tak? Podczas gdy przez całe życie oczywiście byli pozbawionymi praw obywatelskich niewolnikami, więc i dużo jest właśnie takich paradoksalnych albo nieparadoksalnych spostrzeżeń. Rzeczywiście jest coś takiego w tym, co pani powiedziała, że te postaci nie są czarno-białe, mimo że jest dużo subtelnie zarysowanego, ale jest ten taki, jest ta złość, prawda? Jest Colson Whitehead, jest autorem czarnoskórym i chce się jakoś rozliczyć z tą historią opresji, która gdzieś cały czas tam siedzi, ale to, co jest może budujące, że nie tylko jak z historią opresji, ale też wielokrotnie podkreślane jest to, że no właśnie ta historia Ameryki jest wspólną historią osób różnej rasy. Zresztą nie tylko czarnych i białych, ale też przewija się tam ten element wspomnienia o prześladowaniu i rzeziach autochtonicznych mieszkańców, czyli Indian. Także no, rzeczywiście spotkają się różne elementy. I myślę, że to też tak zwracało moją uwagę w pozytywny sposób. I na koniec jeszcze cytat z powieści Kolej podziemna. Jeśli ktoś chce zrozumieć ten kraj, musi pojechać koleją. Pędząc przed siebie, wyjrzyjcie z wagonu, a zobaczycie prawdziwą twarz Ameryki. Jakie oblicze Ameryki zobaczy czytelnik książki Colsona Whiteheada? Zobaczymy, owszem, ludzi dobrej woli, o których powiedzieliśmy, dlatego że rzeczywiście cały czas tą osią jest nadzieja i chęć uzyskania wolności, to, że byli i są ludzie, którzy chcą do niej dążyć, chcą pomagać w tym innym. Natomiast rzeczywiście zobaczymy różne odcienie tego, czy to odczłowieczenia, czyli traktowania jednych ludzi
jak mieli ze względu na kolor skóry czy pochodzenie i, że tak powiem, wyzwania, które wciąż przed, przed oczywiście przed społeczeństwem amerykańskim stoją do dziś. Różne odcienie Ameryki i człowieczeństwa. Kolej podziemna Colsona Whiteheada była tematem audycji Warto Czytać, a ja rozmawiałam z jej tłumaczem, panem Rafałem Lisowskim. Dziękuję bardzo. Kolejna audycja Warto Czytać w najbliższą niedzielę o 14.15. Luisa Bebut, zapraszam. Reklama. Teraz już wiemy, jak sprawić, aby podróż samochodem minęła naszemu dziecku bez dyskomfortu lokomocyjnego. Sadzamy je na przednim fotelu, ustawiamy napuch na twarz. Ale przede wszystkim podajemy mu Lokomotiv. Lokomotiv to sprawdzone i bezpieczne rozwiązanie na podróż z dobrym samopoczuciem. Xing Iberis Rizoma zmniejsza odczucia wymiotnej skołowania podczas podróży. Olu, jak się czujesz? I zobacz.